Moi drodzy, trwamy już w tygodniu Laudato Si. Tak dla przypomnienia, jest to inicjatywa, która upamiętnia encyklikę papieża Franciszka, często nazywaną zieloną encykliką papieża, bo mówi o ekologii, także tej ekologii integralnej. To jest czas refleksji, ten tydzień Laudato Si. Nie tylko upamiętnia wydanie encykliki przez papieża, ale tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie są wspólne nasze jakieś relacje z naturą, z drugim człowiekiem, ze środowiskiem, możemy podjąć praktyczne działania na rzecz ochrony naszej planety. Hasłem tegorocznych obchodów tygodnia Laudato Si jest: razem budujmy nadzieję dla Ziemi. Co to oznacza, razem budować nadzieję dla Ziemi? Papież Franciszek zachęca nas do podjęcia refleksji nad sobą. Nad tym, że te zmiany, o których mówimy, o których papież pisze, nie są możliwe bez naszego działania, bez zmiany naszego myślenia. Może sobie zadajemy takie pytanie, jak włączyć się w tydzień Laudato Si. Wczoraj się rozpoczął. Istnieje wiele sposobów na to, żeby działać. My dzisiaj tutaj znajdujemy się, za nami dzisiaj dzień, wczoraj dzień pszczoły się rozpoczął, my dzisiaj prowadzimy zajęcia tutaj przy ośrodku w choinku. I to jest jeden ze sposobów pokazywania, że warto dbać o to, co nas otacza, o całą przyrodę, o stworzenie, które Pan Bóg nam dał, i podjąć refleksję nad własnym stylem życia. Może na tym, że należy ograniczyć, nie wiem, jazdę samochodem, bardziej dbać o recykling czy też kompostowanie. Ale ważną częścią tych obchodów jest także modlitwa, to co możemy zawsze dać, czyli modlić się za dzieło stwórcze Pana Boga, za to, co Pan Bóg nam dał, a jednocześnie prosić o to, żeby dawał nam siły do tego, abyśmy działali na rzecz ochrony planety. Każdy z nas może zdziałać coś dla ochrony tego wspólnego domu, czyli razem możemy wiele zmienić. I chciałbym na koniec kilka takich pomysłów, bo ten nasz to jest jedyny, ale inicjatywą Kościoła jest m.in. Caritas Laudato Si, wielkie dzieło. I ono nas zachęca do tego, żeby podjąć m.in. takie działania jak wymiana sąsiedzka, więc coś mi się już nie przyda, moglibyśmy się wymienić. Otacza nas przyroda tutaj wokół naszego ośrodka, a więc na przykład sprzątanie lasu z grupą przyjaciół, żeby nie zaśmiecać tego środowiska, a może to być rajd rowerowy, czy też jakaś gra w terenie, albo zwyczajnie spacer po lesie. Caritas Laudato Si pisze: troska jest boska, a więc wspólnie razem w tym tygodniu Laudato Si troszczmy się o to, co nas otacza i o to, co Pan Bóg nam ofiarował w wielkim dziele stwórczym.